Na Twoje słowo. Nieraz zastanawiałem się nad słowami z Ewangelii Świętego Łukasza o połowie ryb. Zdawało mi się, że gdy ją czytam, wszystko jest jasne i czytelne. Piotr łowił ryby całą noc, nic nie złowił. Wsiadł do łodzi Jezus. Powiedział mu, żeby zarzucił sieci z prawej strony łodzi. Piotr poinformował Jezusa o dotychczasowych efektach jego całonocnej pracy i dodał: na Twoje słowo zarzucę sieć. Zarzucił i wyłowili mnóstwo ryb w miejscu, gdzie wcześniej nawet kijanki nie było. Cała ta historia jest niesamowita, ale co najciekawsze, często goszcząca w moim i Twoim życiu. Choć często nie jesteśmy tego świadomi, ale o tym za chwilę. Spójrzmy jeszcze raz na początek tej historii. Piotr wykonał swoją robotę. Był rybakiem, całą noc harował i żadnej rybki, żadnych pieniędzy ze sprzedaży. Razem z kumplami czyścili swoje narzędzia pracy, aż tu nagle pojawia się ktoś, kto wchodzi w obszar jego życia, jego prywatnego życia, wchodzi niezaproszony i mało tego, zwraca się do niego z prośbą, jak do starego kumpla i mówi, żeby odpłynął od brzegu. Po co? Na co? Jest wykończony, swoją codzienną robotę odwalił. Potrzebuje odpoczynku. Krew go zalewa, co drugie słowo to narzekanie. Na los, na życie, bez sensu. Ciągle to samo, w końcu nawet na rybę, która nie chce wpaść do sieci. Może potrzebuje też utopić swe troski w piwku, może nie jednym. Aż tu nagle przerywa jego plany Jezus, którego już poznał, widział cuda, które czynił. Nawet doświadczył cudu swojej rodzinie. Jezus uzdrowił jego teściową. I to on wchodzi do jego łodzi, w której on jest panem i królem i prosi, żeby odpłynęli. A potem dalej z łodzi wykonuje swoją pracę, naucza tłumy. Dobra, niech będzie. Uzdrowił teściową, to niech ma. Będziemy kwita. Ale Jezus mówi po chwili, wypłyń na głębie i zarzuć sieci po prawej stronie łodzi. On, rybak, od siódmej boleści mnie będzie mówił, jak łowić? To żart? Rozumiem, czyni cuda, uzdrawia, naucza, ale jakim prawem wchodzi w moje życie, w moją pracę, w której jestem wyjątkowy, fachowiec, jedyny, który się na tym rzemiośle zna. Co robić? Ludzie patrzą, czekając na moją decyzję, czy spełnię jego prośbę, czy nie. Czy posłucham jego rady, czy nie. Powiedział to tak spokojnie, jakby się znał na rzeczy. Dobra, wybrnę z tego. I święty Piotr mówi, zarzucę sieci jak chcesz, ale na Twoją odpowiedzialność. Chcesz, to masz. Ja umywam ręce. Chciałoby się rzec jak Piłat, ale o tym jeszcze wtedy Piotr nie wiedział, a co ciekawe już czynił. Zarzucili sieć i szok. Tyle ryb, aż sieci zaczynały się rwać. Takie owoce jego pracy. A nie spodziewał się, że poddanie się prośbie Jezusa przyniesie takie efekty. Szok, niedowierzanie, niepojęte. Ten niby żaden fachowiec w rybackim rzemiośle, a taki sukces. No ale faktem jest, że to ja zarzuciłem sieci. Może nie wspominać, że Jezus mi doradził, jakby na brzegu pytali, część prawdy, a może jednak cała prawda, walka wewnętrzna, co wybrać? Czy siebie, swój egoizm, pychę, czy prawdę Jezusa Chrystusa? W końcu Piotr powiedział do Jezusa, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym, pełnym słabości, sprzeczności. Tyle zła uczyniłem w swoim życiu, tego nie jestem w stanie przyjąć. Innych to spotyka, okej, ale mnie? Oni są z Tobą, Jezu, blisko, w modlitwie, we wspólnocie, we wspólnym wyznawaniu wiary, ale ja? Co drugi będzie ze mnie szydził? Ten ma świadczyć o Bogu? Ten niedowiarek, grzesznik? Nie, Panie, odejdź ode mnie. Czy nie odczuwał lęku? A Jezus powiedział do Piotra, nie bój się, chodź ze mną, będę Cię prowadził.
Koniec z dotychczasowym życiem, ze skupianiem się nad tym, co przyziemne, nad wężami, tak jak to czynili Żydzi w drodze do ziemi obiecanej, jak czytamy w Księdze Liczb. Pamiętasz pewnie, jak kąsały ich węże wychodzące z różnych zakamarków, a oni tylko wpatrywali się w ziemię, szukając węża i próbowali uchronić się przed ukąszeniem. A Bóg powiedział do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu, a wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Paradoks, nie? Nie tylko Żydów, ale i nas, ciebie i mnie, wpatrujemy się w sprawy przyziemne, zamiast patrzeć na Boga w górę. Koniec. Koniec z narzekaniem. A później Jezus mówi do Piotra i do ciebie: odtąd będziesz moim świadkiem. Ciebie wybrałem. Pokazałem tobie, że mogę wszystko, ale też potrzebuję ciebie i twoich rąk. Twojego tak, abyś uczestniczył w mojej misji. Czy teraz nie masz poczucia, że ta historia z Ewangelii sprzed 2000 lat to moja i twoja historia? To wydarzenia z naszego życia. A ty co uczynisz? To co Piotr? Czy będziesz dalej czekał, żyjąc sprawami przyziemnymi, bez nadziei na życie wieczne? Jaka jest twoja decyzja?